No, witam wszystkich, tu Gamers Den. Po kilkudniowej, dwudniowej chyba przerwie w dodawaniu filmów wracamy do gwinta i dzisiaj sobie zagramy ostatni raz cesarską formacją Nilfgaardem. A mam nadzieję, że dźwięk już będzie ok. Okazało się, że po aktualizacji Windowsa nagle jakoś przywróciło mi domyślne ustawienia mikrofonu i się przyciszył. Ale to norma, trzeba teraz sprawdzać wszystko 4 razy zanim. Zwłaszcza po aktualizacji i programu do nagrywania i Windowsa, bo to są jakieś jaja z tym zawsze. No ale dobra. Chyba mam nadzieję, że działa wszystko. No a dzisiaj gramy właśnie cesarską formacją. Jak możecie zauważyć, w międzyczasie tak zwanym sobie zrobiłem rewers sezonowy. I dwie rangi wskoczyłem właśnie na tym deku. Na czwartą rangę. W tym momencie, więc już chyba tak nie planuję, żeby coś w tym sezonie udało się wyżej wyskoczyć, ale przynajmniej nie stracę tej szóstej rangi, z którą zaczynałem ten sezon, więc w następnym sezonie będzie powtórka z rozrywki i od szóstej chyba zaczniemy. No chyba, że jakimś cudem uda się jeszcze wyskoczyć przed końcem sezonu trochę wyżej. Sezon się chyba kończy jakoś w pierwszych dniach sierpnia już w tym miesiącu, tak mi się przynajmniej coś kojarzy, więc jeszcze parę dni zostało. Dobra, no i co? Gramy normalnie cesarską formacją. Co my tu mamy? No mamy na start na przykład bal maskowy, co jest całkiem spoko. Tego kolesia musimy na pewno wymienić. Mamy dwóch arystokratów w postaci łowcy, więc bal maskowy sobie uruchomimy bez problemu, no ale przydałoby się coś jeszcze. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Lepiej się poddaj. Aha, wzmacnia i daje tarczy, dobra, a tu ma normalnie. No to zagrajmy bal maskowy. Nigdy. A, przy okazji odblokowałem sobie jeszcze czerwony dres dla Svalbloda, więc następny deck, jaki będziemy grali, to będzie Skellige. Co my tu mamy? A, standard. No to myślę, że możemy pojechać z łowcy od razu. Okej. Statek na horyzoncie! O, czyżby jakieś oczyszczenie miał gdzieś tam w planach? No zobaczymy. Ten już ma status w razie czego, więc możemy go zawsze Vincentem kropnąć. No to nic, jedźmy od razu z tą drugą trutką, nie? Chociaż szkoda tego łowcy trochę. Bo on mi odpali jeszcze bal maskowy, ale nie ma za bardzo kogo zablokować już. No ale możemy ewentualnie dać krwawionko, nie? Zawsze. Ciekawe, co też wpadło w ręki. Okej. No mamy taką sporą przewagę nawet, jak na razie. No i pasik. I to bardzo fajnie, bo mamy tą samą ilość kart i on spasował, więc możemy spokojnie w drugiej rundzie, myślę, trochę pociągnąć. Nawet jeśli będę miał dobre karty, to myślę, że jesteśmy w stanie drugą rundę w ogóle rozegrać do końca. No brakuje mi zdecydowanie paru rzeczy. Ten gościu byłby dobry. A tego musimy wymienić jeszcze. No nie, z tymi kartami to chyba się nie... A, jeszcze mogłem wymienić sobie amnestię lub test lojalności, bo Menno Cohorn jedno i drugie wyciąga. No ale nie mamy, wiecie, którego pana. Tego pana, Ramona. Ramon byłby konieczny, albo w razie braku Ramona, Roderick. No i oczywiście Uzurpator też by się przydał. Lub Fergus. Więc tej rundy raczej nie rozegramy za bardzo. Czy ja jestem w stanie mu tu w ogóle coś zrobić w tej rundzie? Spróbować można. Zagrajmy coś. Może nam się uda nie stracić kart za bardzo, a jak dużo przegnie tutaj z tempem na początku, no to przy 7 kartach możemy spasować zawsze. Na audiencję. Dobra. Tego pana się pozbędziemy.
Aha, fregata. Co to będzie? A nie, następny ten sam typ. Nie bez kozery zwą go srogim. No, tylko że teraz to już trochę przesadził, bo już ma trochę dużo tych punktów. Dobra, zagrajmy Często trutkę. picie skraca życie. Trochę go jeszcze pociągnę. Mimo wszystko. Tridamski, bardzo ładnie. Do broni! A zagrajmy test lojalności. Kogo my tu mamy? O, mamy temerskiego werblistę. To się przyda. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Marynarz. Okręt nasz płynął w mgłę i fregaty dwie. Dobra. No to zagrajmy sobie tego pana, Bratensa. Jestem wierny monecie, nie twarzy, którą na niej akurat wybijają. Agentkę księżnej sobie zagramy. Moja misja? Wtykać nos w nie swoje sprawy. Jeszcze możemy spokojnie zagrać amnestię. Amnestia może się przydać na tego kolesia jeszcze raz. Wieczny ogień z tobą. O proszę, jak poszalał. No dobra, no ale my mamy tego pana jeszcze do zagrania. No i myślę, że teraz spokojnie możemy spasować. Natura śmierci. Tym nas nie przegoni jeszcze. No i jaskra jeszcze zużył, także całkiem spoko. A nie wiem, czy to mu wystarczy. A, wystarczy. No dobra. Teraz potrzebujemy parę kart kluczowych i mam nadzieję, że o, Ramon jest. Jest git. Więc tak, możemy sobie wymienić na przykład amnestię. O, i przyszedł uzurpator, także całkiem spoko. I co, dywizję Magne. Ten jest na daleki zasięg, więc dywizję trzeba by było do przodu. Truciciela możemy wymienić. O, Vincent jest jeszcze, dobra. No to git. Jeśli chodzi o złote karty, to mamy teraz tego gościa, którego sobie wyciągniemy i tak zdolnością. No i mamy magiczny wstrząs lub Fergusa, którego jednego lub drugie wyciągniemy Roderickiem. Więc myślę, że sytuacja jest całkiem niezła. Zależy, co on tam ma. No i jeszcze trzeba przyjąć to, że gość ma stratę jednej karty i zaczyna. Więc tak naprawdę po jego ostatnim zagraniu mamy jeszcze dwie karty do zagrania. Więc jest, myślę, spoko. No jest Donimir Stroj, co prawda, więc on będzie nam bruździł. I to dość mocno. No ale cóż. Ma tylko tarczę i dwa razy tą, jak to się nazywa, pancerz? Tak, dwa pancerza i jedną tarczę, czyli trzy punkty pójdą w nic, a reszta już pójdzie w mięso, więc w sumie nie jest tak źle. Zacznijmy od dywizji. Mówię oczywiście o tym, że będziemy musieli postrzelać troszeczkę, no nie? Tymi panami. No niestety on się będzie dość mocno wzmacniał.
Z trochę punktów narobią, nie powiem. Odznaczy się moja dywizja w historii. A, wzmocnijmy go sobie, bo czemu nie? Jest i krwawy baron. Mamy bohatera! Dobra, teraz się już wszyscy będą wzmacniać do kupy. Mam nadzieję, że to przebijemy jakoś. No ale na razie sobie polecimy tak, nie? I tego też sobie wzmocnimy, gdyby miał tam wrzący olej czy coś takiego. Czy może mieć jeszcze księcia Anseisa, który na pewno też coś podziała. Falibora, którym w tym momencie tam za wiele nie narobi. No i Filipę. Filipą mógłby trochę pobruździć, ale myślę, że też jakoś przeżyjemy. Zwłaszcza, że mamy jeszcze jednego egzekutora. Z tym, że no niestety Viraxas. A, czyli tak, tron, korona i całe Kerak są nasze. A, trutkę mi dał i teraz sobie będzie mógł tego krwawego barona jeszcze raz, że tak powiem, przerobić. No ale teraz się zastanawiam nad tym, czy czasem nie z Roderika nie wziąć po prostu, wiecie czego, magicznego wstrząsu i tego obrońcę sobie na łapę nie cofnąć. Bo jeśli wezmę i użyję Fergusa, no to on poza tym, że ma 7 siły, co jest w sumie dość dużo, no to może dać ten status tylko temu jednemu kolesiowi, więc on za dużo mi tutaj tych ładunków nie przysporzy, natomiast z Uzurpatora będę miał trochę ładunków tak czy siak, więc może w ten sposób podziałamy. Zróbmy tak, to znaczy tak, użyjemy sobie na przykład tutaj i tutaj. Obudźcie mnie, jak skończy. Tego pana niestety do pierwszego rzędu, więc skończy się boostować tamten. Magiczny wstrząs. No i poszło. Mamy jeszcze 4 ładunki, które mógłbym tam spróbować użyć w tamtej turze, ale niestety miałem mało czasu już. Mógłbym nie zdążyć. Jest i Falibor, no ale Falibor za daleko 3 damage. Za barona! Dobra. No, myślę, że jesteśmy bezpieczni. Bezproblemowo. Tu sobie wrzucimy jeszcze jedną imperę. Możemy teraz na przykład przywalić temu. Tak, żeby boostował już tylko z jednej strony jednostkę. I temu tak, żeby nie miał boosta, bo jakby on chciał użyć teraz właśnie insurekcję, to żeby miał tą jedną jednostkę zboostowaną mniej. No i teraz by się Fergus przydał, ale niestety już go nie mam jak wyciągnąć. Visegard ma 5 ładunków, więc na pewno rozwali mi którąś imperę. No, ale to jest chyba jeszcze i tak mało. Mam nadzieję. No, ja sobie teraz mogę na przykład zagrać Menokohorna. Sprytny manewr. I zagramy sobie Amnestię, którą przejmiemy tą panią. A na koniec zagramy sobie Uzurpatora. Czas zmyje krew z mych rąk. No i mamy bez problemu wygraną. Poszło. Bezproblemowo. Mamy połowę czwartej rangi. Może się uda na tą trzecią jeszcze przelecieć. No ale nie planuję generalnie. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to trudno. A nie wiem, czy wam dokończyłem, że generalnie chcę zagrać jeszcze właśnie Skellige następny raz. Tylko oczywiście innym deckiem niż ten, co ostatnio. Wezmę jakiś taki tam z internetu, coś popatrzę. A potem sobie pogramy tym deckiem, który wysłalił mi jeden z was w komentarzach na... Jak to było?
Cesarska Straż, czy coś takiego? Nie pamiętam, jak się nazywa ta karta. Królestwa Północy generalnie, wiecie, ta, która się boostuje o 3 za każdy egzemplarz, który jest w grze, bodajże. Chyba tak to działa. I można ich tam w tym deku naprodukować chyba 14 sztuk, czy ileś generalnie. Łącznie z tymi, które są w graveyardzie, więc sporo. Takie jest jej przeznaczenie. Sporo, znaczy no nie wiem czy 14 sztuk, ale na pewno spore boosty tam można na tym zrobić, tak w okolicach właśnie 10-13 boost można mieć. Dobra, nieważne, to sobie też pogramy tym deckiem na Królestwa Północy, nie wiem czy to już nie będzie w nowym sezonie, ale no chyba, że coś tam znerfią w tym albo coś pozmieniają, nie będzie się dało grać już tym deckiem, no ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, co mamy? Mamy bal maskowy, ale mam tylko tego arystokratę, a Fergusa bym nie chciał używać w tej rundzie, więc troszkę słabawo. Może wymienimy jeszcze dywizję? O, dobra, dwóch trucicieli jest. A jak coś, to zawsze coś zatruć można, ale nie użyjemy do końca chyba tego. Bo Fergusa raczej bym nie chciał używać. Dobra, zaczynamy. Także od czego by tu zacząć? No właśnie, dywizja Magna jest od tego, żeby zacząć, ale jak nie, to bal maskowy. Mnie się nie odmawia. Okej. A to będzie deck na tego demona, co się tam wykluwa pewnie. Znając życie. O, miotacz, no to przynajmniej nie żal, że nie mam tych arystokratów, bo i tak się wszystko zesrało, że tak powiem. To co, polecimy tak na razie. Larwa Endriaki. No to jest bardzo dobra karta, więc nie widzę, żeby... Nie widzę powodu, żeby sobie nie zrobić kopii, nie? Jaśnie pani, to się nie spodoba. No i co teraz? Zmorzyca. Czyli scenariusz. No mogłem sobie zostawić tego, jakbym nie rozwalił tego kolesia, co niższe artefakty, no to mógłbym sobie go teraz skopiować i zniszczyć zmorzycę. No ale niestety tak nie poszło. No to już trudno. No to w takim układzie sobie zrobimy po prostu tak. Niestety on ma pochłonięcia jakieś na pewno, więc ciężko będzie coś z trucizną zdziałać. Może być problematyczne. No jest i Bargest. A co tam wychodzi na koniec? Północnica. No to można by Bargesta zatruć, ale nie wiem, on pewnie będzie miał jeszcze jakieś pochłonięcie w ręce. No tak czy siak trzeba spróbować chyba. A, można jeszcze zrobić taki myk. Weźmiemy sobie, zagramy Meno. Cesarstwo zwycięży. Amnestię. Weźmiemy sobie jeszcze jedną larwę. Prawda, ona się już nie zboostuje teraz, bo nie mam takich dużych kart poza Fergusem. No ale. Zawsze to jest 6 punktów różnicy, plus Meno to jest 2, czyli 8 razem do kupy. Nic, spróbujemy zatruć jeszcze tego Bargesta, chyba że on się podda. Coś na ząb. Tak czy siak, dwóch trucicieli to są dwa razy wzmocnienia dla larwy Endriagi, więc opłaca się. Każdy truciciel za 6 wchodzi w tym momencie. Goliat, ok. A
arszenik czy trojan? Okej. No mamy tylko 7 punktów przewagi, to nie jest dużo, czy tam 8. Chociaż to jest 4. A, plus... No, ale uzurpatora mi wyciągnął. Tak czy siak mamy przewagę. To akurat nie było dobre zagranie pod koniec pierwszej rundy, mi się wydaje. Co prawda uzurpator wiadomo poszedł, ale... No, ale on będzie miał teraz stratę jednej karty. No, wyrówna to sobie, nie? Wyrówna to sobie, bo zrobi dry passa. No i niestety będzie miał ostatnie słowo, a to jest w takim deku na potwory niezbyt dobre. Bo on może mieć na przykład Ozrela i może mieć Igerna. I może ich obu użyć w jednej rundzie spokojnie z pochłonięciami. To by było niefajne. Chyba, że nie zrobi dry passa, tylko będzie grał. Wtedy mamy trochę przegwizdane, bo nie mamy w ogóle dobrych kart na ręce. No, widzę, że chyba zaczął grać. Teraz poszedł Ozrelem. O, to ciekawe jest swoją drogą. No, dobra. Tak zrobimy. Ozrel się może przydać. Nie wiem, co on tam ma na grave'ie takiego. 10 sobie wyciągnął teraz, nie? No więc tu już raczej 6 jest południca najgorsza. Ale gdyby tak sobie Igerna chciał zagrać w ostatniej rundzie jeszcze, no może teraz spasować spokojnie. Będzie efekt taki, jakby zrobił dry passa. Ja z kolei na grave'ie mam co? No 6 uzurpatora na przykład mam. Więc tak czy siak 6 to jest max, co mogę z Ozrela wyciągnąć w tym momencie. A, zrobił dry pass, dobra. A my polecimy dywizją. No i teraz trzeba niestety liczyć na to, że jakieś fajne karty przyjdą. A jedną z nich na pewno będzie Ozrel, no nie? Więc pod tym względem trochę lipa. Kurde, no jest Ramon, więc nie jest tak źle. Tego musimy wymienić. Test lojalności całkiem spoko. Gdyby miał Igerna, to myślę, że będziemy w stanie go rozstrzelać egzekutorami, a potem Igernem wyciągnąć z grave'a. Znaczy Ozrelem wyciągnąć tego Igerna z grave'a. Bro, nie wiem, czy turniej rycerski mi się przyda. No może się przyda. Uzurpatora tak czy siak już nie ma. No dobra, spróbujmy tak zagrać. A jeśli nie ma Igerna, to może się go wyciągnie... No jeśli w ogóle ma Igerna w deku, to może się go wyciągnie testem lojalności. Jeśli nie, to może jakąś inną dużą kartę się wyciągnie testem lojalności. To może być fajne. Dobra, zaczynamy. Ramon. Odznaczy się moja dywizja. Budujemy odstrzał generalnie. Tak, gdyby miał tam pasożyta czy coś, to... Zadaje 6 damage, więc trzeba go jakoś tam obronić. Dobra. Zrobi sobie mietka. I teraz tego demona wyciągnie, tak? Który się multiplikuje, że tak powiem. Czy coś innego będzie? Karantir. Piesek. No to na pieska mamy odpowiedź generalnie. Na drugiego pieska mamy jeszcze blokadę, więc też nie jest źle. Na Detlafa mamy blokadę, o. Nie wiem, czy to działa tak do końca, ta blokada na Detlafa, ale mam nadzieję, że tak. Ciekawe, co też wpadło we wnęki.
No i sytuacja mu się zaczyna komplikować powoli. Ma jeszcze jednego pieska na pewno na ręce, bo Karantirem go wyciągnął. No i poszedł piesek. Także piesek niestety rzeczywiście się będzie boostował. No ale jak na razie to tylko do 6, bo to jest maksymalna siła jednostki w tym momencie. No ale będę miał 8, bo egzekutora muszę zboostować do 8 w obawie przed właśnie pasożytem. Więc na razie tak. I możemy już Fergusa używać bezproblemowo. Może mieć też Imlerita. A Imlerit zadaje tyle damage, ile ma jego najsilniejsza jednostka. Więc jak będzie miał pieska z 8, to będzie mi mógł załatwić egzekutora. Ale do tego czasu już wystrzelam wszystko, więc w sumie nie jest to takie groźne. Endriaga. Pochłonie Detlafa. No, działa, działa blokadka. Dobra, teraz już ma 9, więc rzeczywiście jest to trochę groźne. Lecimy z Fergusem. Dziś życzę sobie wymyślić jakieś. Raz, dwa i trzy. I mamy 8 ładunków, więc wiadomo, że rozwalamy pieska, żeby się już więcej nie boostował. Podziękował. No, myślimy, myślimy. Jest pasożyt. O, widzicie. To także... Dobrze, gościa wyczułem, że będzie miał coś takiego. Co my tu mamy? No, Bargest nam daje 5. Północnica też nam daje 5. Przy zemście nam daje nawet więcej, ale zemsty raczej nie użyję. Bargest jeszcze pochłania sojuszniczą jednostkę. Nie, to północnicę wezmę. Tak na wszelki wypadek, jakby miał jakiegoś tam żagnicę czy coś, to sobie jednego szczura zboostujemy. Właśnie, widziałem, że te obrazki są podobne, ale nie wiedziałem, że one stanowią jakby jeden obrazek w sumie. Teraz to dopiero zauważyłem. To jest połączone tak naprawdę ze sobą. Ramon i Afan. No i dobra, no i został mi Ozrel, którego w sumie mogę użyć na byle który rząd, bo w obu przypadkach dostanę plus 6, więc weźmy sobie tak. Weźmy sobie tą panią. Mamy 19 punktów przewagi, więc myślę, że jedną kartą to on tego nie zrobi. Chociaż, no nie wiem, może ma jakieś tajemnicze zagrania jeszcze. Tu ma 1, plus go zboostuje, to są 2. Geralt... będzie blisko, ale chyba mu braknie. A czemu Geralt nie ten? A, bo on musi mieć 35 w rzędzie, tak? Igni. No to brakło. Ja już teraz, już dawno nie grałem tym Geraltem, ale on jest teraz znerfiony trochę chyba. Poza tym on ma inicjatywę, czyli musi to być pierwsza rzecz, którą zrobi w rundzie, a on najpierw wystawił tego nieszczęsnego swojego drona. Więc Geralt już nie zadziałał. No dobra. Ale byłoby chyba, nawet gdyby ten Geralt zadziałał i zabił mi 2 siódemki, to by było 14 plus Geralt 2 to jest 16 i ten dronik śmieszny to jest 2, to jest 18, czyli jednego punktu by mu brakło, żeby wygrać. Znaczy, żeby zremisować, by mu brakło jednego punktu. Także dzisiaj 2 wygrane, chociaż w tym drugim przypadku było blisko,
Z kolei gdyby zagrał Geralta od razu, a nie zagrał sobie wcześniej drona, miałby 2 punkty mniej, więc zagrałby tylko za 16, wtedy by mu brakło 3 punkty, tak czy siak, więc już nie miał szansy wygrania, więc całe szczęście. Ale było blisko rzeczywiście, Geralt mógł mi tu pokrzyżować plany. Muszę też zwracać uwagę na to, co jest w rzędzie i żeby tych najwyższych kart nie było o tej samej sile. Ale to są takie, wiecie, rzeczy, które ja zwykle nie zwracam uwagi, nie wiem dlaczego, bo w sumie mało kto gra Igni, chyba dlatego. Ostatnimi czasy. Dawniej pamiętam w tej beta wersji jeszcze, jak były trzy rzędy i w ogóle, to się bardziej na to zwracało uwagę, bo tam Igni było na porządku dziennym. Ale tutaj to już jakoś mniej to działa. Dobra, nie będę przedłużał, kończę na dzisiaj. Mamy pół godzinki, dwie fajne gierki, które udało się wygrać, a od jutra zaczynamy innym deckiem. Mam taki deck zrobiony, ale to tak sobie skleciłem na kolanie tak naprawdę. Skellige jeszcze Wam pokażę. Aczkolwiek jest to deck na nawałnicę ciosów i wbrew pozorom on całkiem dobrze działał. Powiem Wam szczerze, pierwsze trzy gry, które zagrałem, wygrałem wszystkie. Potem myślę, że też całkiem niezłą miał statystykę, bo mam na pewno około 60-70% wygranych tym. Zagrałem, znaczy to jest tak dużo powiedziane, bo zagrałem tym może z 10 gier. Ale naprawdę jest na pewno więcej wygranych niż przegranych. A deck jest taki dość prosty na damage, z tym, że tutaj w tym deku jest najważniejsze to, żeby mieć ostatnie słowo w trzeciej rundzie. To jest dość istotne, więc dobrze jest wygrać pierwszą rundę, nawet ze stratą jednej karty. Potem zrobić dry pass i trzeciej rundzie mieć ostatnie słowo. Dobrze działa combo na przykład standardowe w sumie dość, czyli Berserker plus, jak on się nazywa? Zbrojmistrz. Zbrojmistrz Berserkera boostuje, Berserker za, co turę w zasadzie, bo macie dużo wojowników, więc można tak robić, a że Zbrojmistrz dostaje ładunek praktycznie co turę i może co turę boostować Berserkera, który z kolei strzela we wroga. No a jak już wam się skończą ładunki, to po prostu zostawiacie tego Berserkera i on se tam dochodzi do swojego szału i przemienia się w miśka, więc spoko jest. Do tego takie standardy jak Maligna i wyciąg z Giga Skorpiona, które mają zasadniczo dwa zadania, czyli przede wszystkim jeden dać damage wrogowi, a drugi to jest uruchomić gremistę następny raz, bo to są alchemie obie. No i oczywiście finisherem jest dzik morski, połączony najlepiej z tradycyjnie Dagurem. I to jest właśnie ważne, żeby mieć ostatnie słowo, bo wtedy możecie sobie Dagura wystawić jako przedostatnią kartę. Najczęściej wtedy już wróg się wysypał z wszystkiego, co ma jakąś kontrolę, więc Dagura wam raczej nie załatwi, raczej będzie miał jakiegoś finishera na ręce, który daje duże tempo, więc to raczej coś w tym stylu zrobi. Więc Dagur jest w miarę bezpieczny, jeśli go zagracie jako przedostatniego, a potem jako ostatnią kartę zagrywacie dzika morskiego i on już nic nie może wtedy zrobić, po prostu Dagur się boostuje za wszystkie czasy. Tylko ważne jest właśnie to, żeby mieć ostatnie słowo. Względnie nie wiem, możecie zamiast Dagura użyć sobie oczywiście rębaczy, jeśli akurat nie wszedł na rękę, z tym, że rębacz wiadomo już troszkę ma mniejszy pole działania, bo działa tylko w jednym rzędzie, a Dagur jest jakby bardziej uniwersalny, więc taki prosty deck w sumie. No i wiadomo, że macie dużo, jest tu dużo rzeczy, które dają damage losowym jednostkom, jak na przykład Heimdall, jak na przykład Maligna, no i oczywiście wasza zdolność przywódcy, która rozdziela 8 punktów losowo, więc jeśli to połączycie właśnie na przykład w trzeciej rundzie, nie wiem, nawet z jednym rębaczem, a na koniec jeszcze dorzucicie, bardzo możliwe, że ten rębacz przyjmie wtedy na siebie wszystkie jakieś resety, bloki lub Morgwarga, jeśli gracie ze Skellige. A potem właśnie w ostatniej chwili wystawiacie Dagura, dzik morski i do widzenia. Nie, no ale to jest taki standard w sumie, co ja będę gadał. Ważne jest to, że właśnie Heimdall zadaje damage losowo w nawałnica ciosów i Maligna, co powoduje, że jednostki wroga dostają damage i macie dużo jednostek wroga pouszkadzanych, co oczywiście boostuje dodatkowo użycie dzika morskiego. Taki standardzik. I powiem wam, że nawet działa w miarę.
Nie ma, tylko właśnie zastanawiałem się, czy nie wrzucić tutaj jeszcze tej Rejzy takiej, tam jest chyba to jest Rejza, co w, za siódemkę chyba. Wiecie, która wyciąga statek. O nie, to nie jest terror, to jest to. Rejza, dokładnie. Krwawienie, ale to jest brązowy okręt, no właśnie. A chciałem, żeby coś dzika morskiego mogło wyciągnąć, także nie bardzo. No to musi być tak. Po prostu trzeba liczyć na to, że się dostanie do łapy. A jak się nie dostanie, to można bez dzika morskiego właśnie pograć coś Heimdallem, którego możemy wyciągnąć krwawym orłem albo morgwargiem. Więc też nie jest źle. No nawet też zdolność przywódcy jest dobra. Chociaż powiem wam szczerze, że można spokojnie zdolność przywódcy zużyć nawet w pierwszej rundzie po to, żeby mieć przewagę i wygrać pierwszą rundę. Bo tak jak mówię, ten ostatnie słowo jest dość ważne. Dobra, kończę pierdzielić. Deck jest taki, jak ktoś sobie chce go, nie wiem, skopiować czy coś, to sobie zawsze możecie zrobić jakąś pauzę na YouTubie i sobie zobaczyć, jakie to są karty. Chociaż to, jak mówię, nie jest jakiś bardzo dopracowany deck i można na pewno coś tam jeszcze pozmieniać i ulepszyć. Tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć.